Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dreamcraft. Dokładnie tak, a dziś będziemy robić Ender Chesty i będziemy szukać inwentory petów, więc zapraszam do oglądania. No i przydałoby się postawić nasz pierwszy Ender Chest, który powinien być no gdzieś tu w magazynie blisko. Dlatego właśnie pozostaje pytanie, no ale gdzie? Tu byłoby spoko miejsce i chyba tu go postawimy. Tylko ten kilof ma swoje plusy i minusy. Cyk, cyk. No i teraz pyk, pyk and the chest. No i tu bym. Ach, nie mam. Już mam. Pyk. Pyk. Pięknie. Ja bo robię tak. No i robię tak. Tyle mi starczy. Ale tu nie wszystko, moi drodzy, bo oprócz tego mamy jeszcze Ender Chesty lepsze. Jak sami widzicie. Możemy je sobie zupgrade'ować. No, żelazny byłby spoko. Problem w tym, że nie posiadam takiej ilości żelaza już. Lapisowy możemy zrobić, tylko pytanie, czy to na pewno będzie lepszy. Więc, wiecie. Zróbmy lapisowy, potem emeraldowy. Lapis, emeraldy. Dobra, 2, 3, 4. Lapisowy i teraz zobaczmy, albo nie, bo się zniszczy. Raz, dwa i teraz emeraldowy. Ale też go postawiłem w sumie. Och, promil. Chyba ma więcej miejsca. Nieważne. Dobra. Dobra, dobra, dobra. To mamy obsydian. W ogóle te farmy tak lagują, że jejuniu. Dobra, no i drugi ender chest można tu gdzieś postawić. No, w sumie. Nie, tu? Nie, czemu nie? Tu. I co, i włożę tu sobie steki. Idę do góry. W tym emeraldowym one będą. Są. Więc świetnie, bo to się bardzo przyda. I no, tyle. Co chciałem powiedzieć. Dlatego weźmiemy sobie jedwabny dotyk. I już nie mam ich przecież. Więc bierzemy perł, oko kresu. I 8 obsydianu. I robimy to. Cyk. Pyk. No tu nie możemy, więc tu. No i mamy same przydatne rzeczy. Dobra. I idziemy jeszcze spać. A właśnie, w ogóle poza odcinkiem. A to nie działa. Ale nie, działa. Dobra. Poza odcinkiem zrobiłem tu farmę. Farmę. Mapę, jak sami widzicie, całej tu naszej planszy oraz tu naszego domu. To ja jestem, więc no. Możecie się pytać, dlaczego ciemno generatory nie chodzą, a to dlatego, że co chwilę gdzieś ruszam poza dom i naprawdę szkoda marnować tę lawę. Więc no. Dobra. Czas na szukanie inwentory petów, bo dziś o tym jest odcinek głównie, więc czas się tym zająć. Najłatwiej inwentory pety z mojej wiedzy zdobywa się na biomie świerkowym, czyli tajga, ale tajga jest tu. No i na tym biomie najłatwiej się zdobywa je, no bo tu są same świerkowe drzewa, a inwentory pety tylko się respią w zwykłych drzewach, więc naprawdę very easy będzie zdobycie i zauważenie ich. Więc no, do boju. Co to jest? Figę mamy. Tego na razie nie zbieramy. No i czas się rozglądać. Mylące są te drzewa z owocami. Grzyby. To jest problem, bo tu się w ogóle nie raspią te inwentory pety.
Ojojoj. Ojoj. Może dlatego, że to był już odkryty teren. To jest bardzo prawdopodobne. Więc pójdziemy sobie gdzieś dalej w tamtym kierunku. Pójdziemy, oczywiście mam na myśli, że się tepniemy, chociaż uwaga, tu są zwykłe drzewa, w których mogą być. Jeszcze mamy lucky bloka i mamy blok diamentu, super. Superowo. Ała. Okej, zapomniałem o tym. I jeszcze tu mamy lucky bloka. Syk. A, koniki, dobra. No to szukamy. Jestem ciekaw, ile trafimy powtórek w tym odcinku. Ulala. No, jaskinie trzeba zwiedzać. Musimy zacząć. Dobra, chodźmy w stronę zimowego biomu. Coś tu nowego jest. Blackberry. Sporo tego, ale nie chcę tego zbierać. Ja sobie wolę. A ja dlaczego nie mogę rzucać? Nie wiem. Nie potrafię tego pojąć, dlaczego nie mogę rzucać tu zębami. Jakaś klątwa? O. No i Hero Fishing Rod. Bardzo fajnie. Dobra, nie chcemy już więcej ziemniaków. Wilczki tam są, ale nigdzie nie widzę tych skrzynek w drzewach. No nie wiem, co jest, no. No ej, no. Nigdzie nie ma. No dobra, ostatni lucky block. Chyba? I se zmienimy biom. O, no i świetny. Chodźmy tam, gdzie znajdowaliśmy ich bardzo dużo ostatnio, czyli w tym kierunku. Jak widzicie, nie wiem, czy pamiętacie, tu były trzy inwentory pety. I pójdźmy w tym kierunku, może tu. O. Cyk, tak. No dobra, mamy już tutaj jednego. Zobaczymy, jaki to będzie. Też ciężej się patrzy, bo jest jesień i te liście są takie, wiecie. Co to jest za drzewo? Muszę je ściąć. Ale to zaraz. Tam też są jakieś inne ładne fioletowe. Dobra, cyk, cyk i... kominek. O, bardzo fajnie. W tamte strony są te fioletowe drzewa, ale ja już ścinałem, tak. Dobra, idźmy. Tu były jakieś nowe. To co to jest? Jakiś nowy biom. Dobra, zetnijmy to. Witch Hazel Log. Okej. Ciekawe. Pyk. Uhuhu. No dobra. Piękne jest ten pień jest piękny. Ale jak będzie z dyskami? Black Pig. Sprawdźmy. No, ładne. Bardzo ładne. Bardzo. W tę stronę może chodźmy. Gdzie ja jestem? Jestem tu, czy bym w... No tak, w tę stronę odbił. Mam tutaj jeden i tam jest drugi, więc let's go. Siup. O nie. Mam. Dobra, diamenta chyba mi się nie udało zdobyć. A może i mam, nie wiem. Ważne, że mamy peta. Jest i diament, jest i pet. Dirt pet, go nie mam. Cobble to dirt. O, to mi się przyda! O! A tak cobble hoard, to mi się przyda. Że zmieniam se ten. Kobla na dirta. To mi się bardzo przyda. Czemu youtuber, o co chodzi? Że dircik? Nie wiem, ale mi się to bardzo przyda, bo mamy bardzo mało ziemi. O, kolejny. A... nie. A bardzo dużo
kamienia, więc wiecie. Masz ruma, nie wiem czy mieliśmy. Wiem, że możemy zrobić metapeta. Metapeta, tak, wiem jak to brzmi, tapeta, hehe. Odkryjmy tylko jeszcze sobie tu te miejsce na mapie. I tu też widzę, że mamy. Więc dałoby się skorzystać. Enderman, Enderman, Enderman. Jest! Mamy go. On był OP, bo on chyba może się teleportować. Teleport, right click, autosave, player. Półtorej serca i obsydian na gety. Dobra. Świetnie, widzowie. Świetny jest ten film. Mamy już 3-4, przepraszam, inwentory pety. Co mnie speedowało? Jo! Ale speed. Czy tu też możemy się go spodziewać? Nie. No dobra, lećmy w te potwierdzone miejsca, tak jak to. Znów mushroom. No dobra. Okej. Tam. Tak, tam będzie. Tam nie będzie. Tak to wygląda. Wioska. Mamy ją odkrytą? Nie, więc się tu tepnę, by ją odkryć. A to nie jest wioska. Więc co to jest? To mi się przyda. To nie. Jednak to jest wioska, dobra. Ciekawi mnie, co to tam było, że mieliśmy takie... Ło, do góry. Nie pamiętam. Co i gdzie, dobra. Tu byliśmy, tu mieliśmy się tepnąć. Cyk, cyk. Coś nowego. Tego nigdy nie miałem. Juggernaut pet. Niewidzialność. Okej. Okej, fajnie. Bardzo mi się to podobuje. Kolejna wioska? Nie, to ta sama. No okej. Idziemy w tę stronę. Oho! Ale mamy przynajmniej diamenty i peta tego samego. No dobra, nie wiedziałem, że aż tak w tę stronę, ale dobra. Spadam! Nie mamy tych drzew. To warto sobie wziąć. Pyk. Nowe drzewka zawsze props. Won stąd. No, poszedł. Stąd. Łóżko, łóżko, łóżko. Jest, udało się. 74 śmierci, no. Zadowalający wynik to to nie jest, ale... Ale unik. Kto w kogo strzelił teraz, co? Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem petów. Z czego powtórki są też. Pniu. No dobra. Suńmy sobie teraz te śmierci. Pyk. No i czas iść w tę stronę. W poszukiwaniu petów. Co to jest? Można wiedzieć? Co to jest? Spider egg. Nie wiem, czy chcę to bić, ale... Zupełnie nic się nie stało. No więc... Okej, okay, dobra. Chyba git. I czy to są śliw... Nie. To znowu to gunwo. Dobra, dwa lucky bloki na przerywnik. Pyk, bardzo słaby.
I cyk, pyk, pyk. Zobaczmy. Świetny, najlepszy, najlepsza moja decyzja. Nie patrząc na moje HP. Siu. O tak. Możecie mnie cały czas tak bić, jeśli mam dostawać za te diaksy. No i sporo diaksów. Jesteśmy w stanie zrobić fajne nasionka. Chwila. Mamy dwie powtórki. Czy go mam w domu? Jukeboxa? Nie jestem pewien. Właśnie to jest to. Chwila, tu jest coś nowego. Ładne drzewka. Ja ich chyba nie mam. Może mam? Nie wiem. Może tak, może nie. Martwy pień. Fajnie wygląda. Więcej martwych pni, pniów. O. Super, że jest sadzonka. No dobra. No to kolejne laki bloki. Ua. To powinno da się rzucać. Da się rzucać. Świetnie. No to o co z tymi chodziło? Torpeda porażenia. Może dlatego, że to miało nic wspólne te. Lojalność, więc powinien wrócić. Tarcza Kapitana Ameryki, ale jest. Leciał do mnie, czy nie? Tak, leci. Ale tak bardzo dziwnie, zbugowanie. A tu jest żabka. Ewe, ewe. A z żaby nie wypada nic. No dobra. Fajnie, że mamy tu żaby. Warto wiedzieć. What the fuck? Nie wiem, czy wy widzieliście. Latał przez chwilę. Tak czy siak, widzę już kolejnego tu inwentory peta, więc biegnę do niego czym prędzej. O, widzę kolejnego. Super, świetnie. No dobra. Owieczka. Nie pamiętam, czy mam owce, czy nie, więc nie jestem w stanie stwierdzić. Ale dobra. I pyk, tu jest kolejny. Kolejna owca. No to teraz już na pewno mam. Więc jesteśmy w stanie... z powtórek jesteśmy w stanie sobie zrobić... No tak, ale to potrzebuje 3 powtórki. Ach, życie. Ciężkie to życie. Kolejny nowy biom, kolejne nowe drzewka, super. No. Lecimy. Może w końcu kiedyś znajdę te pustynie i kaktusy. Bardzo bym chciał, żeby mieć farmę kaktusów. Czy skrzynka? Nie, nie spłonęła. Co to jest? Co to jest? Cześć. Maple. Nie wiem, czy mam, czy nie. Więc w razie W wezmę. Co się stało? Czemu on dostał HP? Silver. Okej. Okay. Gąbkę do widzenia w ciemności. To jest na stałe? Nie gadaj. To jest Infinity. Okej. Okay. Nie no, to jest niesamowite. Ale OP rzecz. Gogle do widzenia w ciemności. Ja już nie potrzebuję się bawić z pochodniami. Jest! Mamy to. No i super. Chodźmy szukać dalej tych petów. No i jeszcze takich parę i skończymy odcinek.
powiem tyle, piękne, naprawdę piękne, podoba mi się to. Co to jest? Stajga zwykła? Sól. Sól się przyda. Do gotowania z promilem. AK promilowe rewolucje. Hehe. Cały dzień, całą noc jesteś moim lucky block. I nie ma nic. Ale tu jest coś. Krówka. No i widzicie, achievement krówki nie miałem. Milky Way. Czynica. O, bardzo fajna krówka. Usuwa negatywne efekty. Podoba mi się. Ładny kwiatek. Ale płaski teren. Co jest? Ej, aż dziwnie tak jako. Wow, ała, ała, ała. Nieładnie. O, kolejna fajna skrzynka. Wihi. Jej. Siup. Jednak nie fajna. Tylko zwyczajna pospolita. No dobra. Czy jeszcze jakieś inventory petty ja tu znajdę? Nie wiem. Wiem, że znajdę na pewno wejście do dungeona. I nowy biom. Chyba. No, okej, okay, to nie jest nowy. No dobra, ała. To chyba będziemy już kończyć ten odcinek. I tyle. No, tak. To jeszcze zobaczmy se. X-ray. Nie, tu nic takiego nie ma. Nie. To jest czernic? Nie. Ciekawe. No dobra. Więc dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Zdobyliśmy trochę inwentory petów, co jest bardzo, 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 bardzo fajne. Tyle ich zdobyliśmy i jeszcze sobie zaraz zrobimy hybrydę, że to tak powiemy. Mamy mamy. Więc siup, siup, siup. Ha. I mamy Moonpet. Bez graffiti, mobs and items. Fajnie. No, więc mamy tyle już tutaj inwentory petów. Bardzo fajna ilość i kolekcja. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!